Jest rzeczą ogólnie znaną, że uzdolnienia węchowe psów, a także łatwość ich tresury sprawia, że są one wykorzystywane do różnych celów, do wykrywania różnych substancji, bądź osób, bądź przedmiotów. Przykładowo wiemy, że psy są wykorzystywane do wykrywania narkotyków różnego typu, do wykrywania materiałów wybuchowych, do poszukiwania osób zasypanych w lawinach, w gruzowiskach, czy osób zaginionych, również do tropienia osób po śladach w łowiectwie, do tropienia zwierząt i tak dalej. Tych przykładów możemy wymienić bardzo wiele. Bardziej szczegółowym celem naszego projektu jest wytresowanie grupy psów do wykrywania markerów trzech właściwie takich typów chorób nowotworowych: raka płuca, raka piersi i czerniaka skóry. W przypadku powodzenia w wykrywaniu tych trzech pierwszych typów chorób nowotworowych będziemy się starali również badać inne typy nowotworów. Chodzi tu o to, czy psy wytresowane na tych trzech typach nowotworu również potrafią w jakiś sposób generalizować ten zapach nowotworu i wykrywać również inne typy nowotworów, zwłaszcza takie, które są trudne w diagnozie. Między innymi rak jajnika u kobiet, który jest dosyć trudno wykryć we wczesnych stadiach. Może tutaj dodam, że w ostatnim okresie wiemy, że tego typu badania prowadzone są również w innych krajach, aczkolwiek są to badania dopiero w stadium początkowym. Właściwie ukazały się dotychczas tylko dwie takie prace, bardziej ścisłe, wykonane na kilku psach. Między innymi ostatnio w Wielkiej Brytanii wytresowano grupę czterech psów, które wykrywają raka pęcherza na podstawie markerów zapachowych zawartych w moczu. Można tutaj powiedzieć, że nasze badania są unikalne nawet w skali światowej. Szczegółowymi celami naszego projektu jest ocena tych błędów popełnianych przez psy. I tutaj możemy mówić o kilku takich głównych typach błędu, a mianowicie najważniejszym to są tak zwane wskazania fałszywie pozytywne, kiedy pies wskazuje coś, czego nie powinien wskazywać. Innym typem błędu są wskazania tak zwane fałszywie negatywne, czyli pies nie wskazuje z kolei to, co powinien wskazywać. No i wreszcie mogą wystąpić różnego rodzaju wahania psów. Pies może być niezbyt pewien swojej pracy i sygnalizuje to w jakiś sposób niepewny poprzez właśnie wahania, które powodują, że trudno jest zinterpretować, czy ten pies wykrył, czy nie. Innym elementem tutaj jest oczywiście poszukiwanie możliwości zmniejszenia tych błędów popełnianych przez psa na różnej drodze, o której powiem później. No i wreszcie z punktu widzenia diagnostyki medycznej będziemy się starali obliczyć wskaźniki tak zwanej czułości metody i specyficzności tej metody. Jeżeli chodzi o psy, którymi w tej chwili dysponujemy, które przeszły już pierwszy etap tresury i w zasadzie już pracują na tych próbkach pobranych właśnie w Centrum Onkologii i w kilku szpitalach w Warszawie. Mamy w tej chwili cztery psy, przy czym jeden z nich jest to pies rasy Labrador. A następne psy to są psy w typie mieszańca i jeden owczarek niemiecki. Będziemy się starali zwiększyć liczbę tych psów do 9. Między innymi dlatego rozmnożyliśmy psy, które brały udział w poprzednim projekcie i uzyskaliśmy 4 szczenięta od Suki, która uzyskała najlepsze wyniki w naszym poprzednim projekcie dotyczącym identyfikacji osób, indywidualnych osób na podstawie zapachu. Mamy nadzieję, że właśnie te szczeniaki już będą po prostu genetycznie jakby lepsze od swoich rodziców i od
średniej psów z całej populacji. Jeżeli chodzi o liczebność dawców próbek, którymi w tej chwili dysponujemy, mamy w tej chwili zgromadzone próbki od 10 dawców z rakiem płuca potwierdzonym diagnozą medyczną, 10 dawców z rakiem piersi, 25 dawców z czerniakiem skóry. Mamy również pobrane tak zwane zapachy kontrolne od osób w cudzysłowie zdrowych, bo tego do końca nie wiemy, czy dana osoba jest zdrowa. Dopiero obserwacje w dłuższym okresie kilku lat potwierdzą nam, czy w momencie badania przez psy ta osoba była faktycznie zdrowa, czy być może już były jakieś tam początki choroby nowotworowej. Mamy tutaj 70 dawców tego rodzaju zapachów kontrolnych. Oczywiście tutaj musimy zważać również na pewne sprawy związane z etyką tych badań. Mamy tutaj odpowiednie zezwolenia komisji etycznej i mamy wypracowane pewne procedury współpracy z tymi osobami, którzy zechcieli być dawcami tych zapachów kontrolnych. Mamy również dwóch dawców po remisji raka i staramy się tutaj również zobaczyć, czy jakieś pozostałości tych markerów zapachowych nie występują właśnie u tych osób. W tej chwili przejdę do pokazania schematu tresury i pracy z psami w tak zwanej rozpoznawalni, czyli w pomieszczeniu, gdzie te psy pracują, właśnie rozpoznając i identyfikując te próbki zapachowe. Musimy tutaj określić pewne rodzaje próbek, nad którymi pracujemy. Mamy tak zwane próbki wzorcowe, które są pobierane od pacjentów już ze stwierdzoną chorobą nowotworową. I na tych próbkach wzorcowych właśnie psy są szkolone. Następnie w początkowych fazach tresury, żeby u psa wyrobić właśnie ten odruch w ogóle poszukiwania, wąchania tej próbki i sygnalizowania, musimy oczywiście tego psa w jakiś sposób zachęcić, nagrodzić. I tutaj w początkowych, pierwszych fazach tresury podajemy kawałek pokarmu w tym pojemniku właśnie, żeby tego psa zachęcić właśnie do wąchania i potem do sygnalizowania. W początkowych fazach tresury używamy również próbek bezzapachowych, czyli po prostu czystych tych pojemników do pobierania próbek, żeby po prostu ułatwić psom na początek właśnie zadanie, a jednocześnie, żeby psy nie zaczęły zwracać po prostu uwagi wzrokowo na te pojemniki, w których ta próbka jest, a w której nie ma. Wszystkie te pojemniki muszą być identyczne, żeby po prostu pies pracował węchem, a nie wzrokiem. Następnie mówimy o tak zwanych właśnie zapachach kontrolnych od tych osób zdrowych, których to zapachów mamy zgromadzonych i będziemy mieli znacznie więcej niż tych zapachów wzorcowych. Dlatego między innymi, że procedura przewiduje właśnie, że tych stanowisk z zapachami jest 5, z czego jedno jest z tym zapachem wzorcowym, a 4 z zapachami kontrolnymi. Czyli teoretycznie biorąc powinniśmy mieć 4 razy więcej zapachów kontrolnych od zapachów wzorcowych. Przy czym oczywiście zapachy wzorcowe mogą być powtarzane kilkakrotnie w różnych dniach czy w różnych okresach. Mamy również tak zwany rodzaj próbek testowych o statusie nieznanym eksperymentatorowi. Są to próbki, zarówno mogą być to próbki wzorcowe, jak i próbki kontrolne, przy czym eksperymentator nie wie w momencie testowania, jakiego rodzaju jest to próbka. Dopiero na podstawie wskazań psów ma wydać orzeczenie, czy to jest próbka wzorcowa, czy to jest próbka testowa. I potem po prostu następuje jakby wtórne sprawdzenie, czy procedura jest prawidłowa, czy nie. Bo te próbki testowe, czy to są próbki wzorcowe, czy to są próbki kontrolne, wie jakaś inna osoba, która z nami współpracuje, która w tym momencie kontroluje, czy sprawdza, czy nasza procedura jest prawidłowa, czy nie.
I wreszcie możemy mówić również o próbkach zapachów różnych, tak zwanych specjalnych, w ogóle na ogół niezwiązanych z zapachem ludzkim. Chodzi tutaj o to, że te próbki są konieczne po to, aby sprawdzić, czy pies przypadkiem nie wskazuje czegoś, co jest po prostu różne od wszystkiego innego w szeregu zapachowym. Jest to po prostu kolejny sposób sprawdzenia procedury, czy pies wykrywa to, o co nam chodzi. Przechodząc do schematu w poszczególnych tych fazach tresury, więc w pierwszej fazie tresury, w tych pięciu stanowiskach zapachowych, oznaczamy literami odpowiednio te typy próbek, tak jak tutaj w tych objaśnieniach. Otóż w jednym stanowisku, losowo wybranym, umieszczamy próbkę wzorcową wraz z kawałkiem pokarmu. Chodzi o to, żeby psa zachęcić i zwrócić uwagę właśnie na tą próbkę wzorcową, ponieważ w tej fazie pies oczywiście jeszcze niczego nie wie, o co tutaj chodzi. W przypadku, kiedy pies tutaj podejdzie do tego stanowiska z tym zapachem próbki wzorcowej wraz z zapachem kąska pokarmu, dajemy psu na początek komendę siad albo waruj i po wykonaniu tej komendy, oczywiście zakładamy, że taki piesek już te podstawowe komendy zna, po wykonaniu tego właśnie warowania lub siadania dostaje natychmiast nagrodę. Powtarzamy tego typu, tą fazę tresury kilka razy albo kilkanaście razy i właśnie przeciętnie uzdolniony pies to za 10 lub nawet do 20 może razy już zaczyna sam prawidłowo siadać właśnie przy tej próbce, gdzie jest umieszczony zapach wzorcowy wraz z zapachem pokarmu, co jest oczywiście dla psa bardzo łatwym zadaniem. Następnie przechodzimy do drugiej fazy tresury, która różni się od tej pierwszej tylko tym, że z tego jednego pojemnika losowo wybranego usuwamy już pokarm i zostaje tylko sama próbka wzorcowa. Przy innych próbkach bezzapachowych. Większość psów nie ma tutaj właściwie żadnych trudności ze zlokalizowaniem tej próbki wzorcowej i z odpowiednim sygnalizowanym, wyuczonym oczywiście w tej pierwszej fazie tresury. Jest pewne zróżnicowanie indywidualne między psami. Także psy, które wolniej się uczą, muszą mieć powtarzane te procedury nieco więcej razy, ale w zasadzie nie spotkaliśmy tutaj psa, który by po pewnej liczbie tych przejść nie potrafił tutaj wykonać tego zadania. Następnie przechodzimy do trzeciej fazy tresury, gdzie umieszczamy w miejsce tych próbek bezzapachowych już te próbki kontrolne od osób w cudzysłowie zdrowych i pies tutaj ma wskazać tylko ten zapach wzorcowy. Nie powinien wskazywać żadnego z tych zapachów kontrolnych. Wskazanie takiego zapachu nazywamy wskazaniem fałszywie pozytywnym, zapachu kontrolnego. Następnie, kiedy psy już dobrze pracują, dobrze w tej fazie trzeciej wskazują tą próbkę wzorcową, wykonujemy od czasu do czasu, bo nie można tego robić zbyt często, tak zwane próby zerowe, w których nie ma w ogóle w tym szeregu zapachowym żadnego zapachu wzorcowego. I tutaj pies powinien po prostu się powstrzymać od reakcji. Jest to dla psa bardzo trudne zadanie, ponieważ on wytresowany w ten sposób, że zawsze przy każdym przejściu coś było, stara się znaleźć tą próbkę i w celu oczywiście otrzymania nagrody. I w przypadku, kiedy nie ma tej próbki zapachowej w szeregu, ma znacznie większą skłonność do wskazania gdziekolwiek, po prostu żeby się wykazać, żeby dostać nagrodę. I tutaj w tym wariancie mamy na przykład 4 próbki kontrolne i 1 próbkę bezzapachową. I tutaj na podstawie błędów psa możemy również wyciągnąć pewne wnioski, ponieważ jeżeli pies by tutaj wskazał nam próbkę bezzapachową, byłby to dosyć niedobry sygnał, bo świadczyłby o tym, że pies nie zrozumiał w ogóle całej procedury. Jeżeli pies wskaże próbkę kontrolną,
My na 100% nie wiemy, czy on się rzeczywiście pomylił, czy być może miał rację, bo nie znamy oczywiście statusu zdrowotnego tej osoby. Ja jeszcze bardziej szczegółowo przedstawię ten schemat wnioskowania, ponieważ on na pozór wydaje się bardzo łatwy, ale istnieje tam szereg komplikacji, które powodują, że nie wszystko w tym wnioskowaniu jest tak jasne, jakby się mogło wydawać. Oczywiście mamy jeszcze inny rodzaj prób zerowych, w których w miejsce tej próbki bezzapachowej wstawiamy jakiś zapach właśnie specjalny, to znaczy niezwiązany w ogóle z człowiekiem. Może być to zapach jakiejś substancji, który po prostu różni się zdecydowanie od tych zapachów ludzkich. I wtedy tutaj psy na początek również mają skłonność wskazywania właśnie tego zapachu. Po prostu znaczy to, że jeszcze nie wyrobił u nich się odpowiednie pojęcie właśnie tego zapachu nowotworowego, że po prostu wskazują cokolwiek, co jest inne od pozostałych zapachów w szeregu. I wreszcie mamy tak zwane próby testowe, w których eksperymentator nie wie, jaką próbkę dostał do badania i ma dopiero na podstawie reakcji psa powiedzieć, czy była to próbka nowotworowa, czy nie. Jest to właściwie próba zbliżona troszkę do próby zerowej, bo tutaj nie wiemy, czy za wskazanie na przykład tej próbki testowej trzeba by psa nagradzać, czy nie. I na ogół się psa tutaj nie nagradza, dlatego że w przypadku, jeżeli to byłoby wskazanie fałszywie pozytywne, to byśmy nagradzali psa za fałszywe wskazanie. Procedura testowania trwa dosyć krótko. W sumie to przejście trwa kilka, może kilkanaście sekund. Przy czym pies, jak tutaj widać, nie rozpoczął rozpoznawania od początku, tylko od środka, ale następnie powrócił do tych dwóch pozostałych stanowisk, przy czym znalazł przy ostatnim stanowisku ten właściwy zapach. W naszych badaniach analizujemy wszystkie te przejścia, znaczy nagrywamy na wideo i następnie analizujemy liczbę sprawdzanych stanowisk, poszczególne warianty, od którego końca zaczyna, ile razy sprawdził dane stanowisko. Wszelkie wahania, niepewności psa również są tutaj rejestrowane. Ten pies na przykład ma taki zwyczaj, że okrąża dane stanowisko i również tutaj przez siadanie sygnalizuje dosyć precyzyjnie. Chciałem przedstawić w tej chwili schemat wnioskowania na podstawie tych wskazań psów. Jak zaznaczyłem, procedura ta jest stosunkowo prosta, ale w niektórych przypadkach wnioskowanie może być nieco skomplikowane z uwagi na możliwość różnych reakcji, różnych zachowań psa. I tak w przypadku tych prób, tych przejść, kiedy zapach wzorcowy jest w szeregu zapachowym, wskazanie przez psa tegoż wzorca jest prawidłową reakcją psa. Natomiast wskazanie zapachu kontrolnego, któregokolwiek, jest wskazaniem fałszywie pozytywnym. W przypadku, jeżeli w szeregu znajduje się próbka bezzapachowa i pies ją wskaże, oznacza to, że procedura tresury jest jeszcze niedoskonała, pies jeszcze nie wie dokładnie, o co chodzi, dlatego że wskazał coś, co teoretycznie nie ma w ogóle żadnego zapachu. Brak wskazania przez psa w sytuacji, kiedy ten wzorzec, zapach wzorcowy jest w szeregu, jest wskazaniem fałszywie negatywnym, ponieważ pies powinien wskazać, a z jakichś powodów nie wskazał. Następna możliwość dotyczy próbek przejść, czy prób tak zwanych zerowych, kiedy jest brak wzorca w szeregu. I wtedy wskazanie zapachu kontrolnego, któregokolwiek, jest wskazaniem fałszywym. Wskazanie próbki bezzapachowej jest oczywiście złą procedurą. Natomiast brak wskazania jest prawidłowym zachowaniem się psa, prawda? Bo nic nie powinien wskazywać i nic nie wskazał. Jest to bardzo trudny element w testurze, żeby psy właśnie wyuczyć, żeby od czasu do czasu po prostu nic nie pokazały. No i wreszcie mamy tutaj
Trzecią możliwość, kiedy w szeregu zapachowym jest tak zwana próbka testowa o nieznanym statusie dla eksperymentatora. I tutaj wskazanie tej próbki jest być może prawidłowe, być może nie. Wskazanie próbki kontrolnej jest oczywiście w każdym przypadku fałszem. Natomiast brak wskazania w przypadku tej próby testowej, też nie wiemy, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Tak w skrócie mniej więcej wygląda sposób wnioskowania i na podstawie wyników, które tutaj przy pomocy tego wnioskowania otrzymujemy, możemy przejść do pewnych obliczeń statystycznych. Tutaj możemy mieć dwie możliwości tak zwanej jednostki kalkulacyjnej. Chodzi o to, w jaki sposób potraktować przejścia psa bądź poszczególne wskazania. Jako jednostkę kalkulacyjną możemy przyjąć jedno przejście psa wzdłuż szeregu zapachowego. Przy takiej jednostce kalkulacyjnej jakiekolwiek fałszywe wskazanie powoduje, że całe przejście jest uznane za błąd. Nie liczy się, liczy się jako błędne. Wskazanie czegokolwiek fałszywie. Żeby przy tym sposobie obliczeń przejście zaliczyć jako prawidłowe, pies musi wskazać tylko próbkę tą właściwą i nic poza tym. Zdarza się, że psy podczas pracy pomijają niektóre stanowiska. Po prostu na przykład nie zaczyna od pierwszego, tylko od drugiego albo od trzeciego, albo nie dochodzi do końca, bo w międzyczasie znalazł którąś próbkę i zasygnalizował. I tutaj, aczkolwiek dąży się do tego, żeby ten pies sprawdzał wszystkie te próbki, jednak w praktyce czasami zdarza się, że ten pies nie wszystkie sprawdza. Dlatego można przyjąć inny sposób tutaj do obliczeń, a mianowicie przyjąć jako jednostkę poszczególne stanowisko. Czyli podczas jednego przejścia pies może wykonać do 5 porównań właśnie i obwąchiwań i reakcji w stosunku do tych powąchanych próbek. I tutaj z kolei możemy mieć różne możliwości, że może być to wskazanie tylko poprawne, może być to wskazanie poprawne i jedno lub więcej wskazań fałszywych w tym samym przejściu, może być brak poprawnego wskazania i brak fałszywego, i brak poprawnego i jedno lub kilka fałszywych. Także co najmniej 4 takie kombinacje tutaj możemy uzyskać. W zależności od tych właśnie jednostek kalkulacyjnych możemy potem w różny sposób oceniać tą tak zwaną wartość diagnostyczną metody. Jeżeli porównamy dwie metody, pierwszą i drugą, na podstawie tylko wskazań pozytywnych, prawidłowych i stwierdzimy, że w pierwszej metodzie mamy 80% prawidłowych wskazań, a w drugiej metodzie 30%, to na pierwszy rzut oka oczywiście powiemy, że metoda pierwsza jest lepsza. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę wskazania pozytywnie fałszywe, procent tych wskazań i wskazania fałszywie negatywne w procentach, tak żeby otrzymać 100% tutaj w przypadku metody pierwszej i 100% w przypadku metody drugiej. Możemy już tutaj mieć wątpliwości, czy metoda pierwsza jest rzeczywiście lepsza, dlatego że ona miała tutaj 18 razy więcej wskazań fałszywie pozytywnych. Czyli, że z tego punktu widzenia ta metoda druga jest lepsza. I tak, metoda pierwsza wykazuje większą czułość, zaś mniejszą specyficzność. Natomiast metoda druga ma z kolei mniejszą czułość, ale większą specyficzność. Jeżeli chodzi o przydatność tych dwóch hipotetycznych metod do wykrywania różnych celów, to ta pierwsza metoda jest na przykład przydatniejsza do wykrywania narkotyków,
lub do wykrywania właśnie tych markerów nowotworowych, gdzie chodzi nam przede wszystkim o dużą czułość. Dlatego, że w przypadku tego naszego projektu nie jest to ostateczna diagnoza, tylko badanie przesiewowe. I tutaj właśnie ta duża czułość jest bardzo pożądana. Natomiast metoda druga, o mniejszej nieco czułości, ale większej specyficzności, byłaby pożądana w badaniach procesowych, kryminalistycznych, gdzie w przypadku, jeżeli identyfikacja przez psa jest przedstawiana jako dowód w sądzie, chodzi o to, żeby to była identyfikacja wiarygodna. Jeżeli jest brak tej identyfikacji, po prostu tego dowodu nie ma. Ten dowód jest nieprzedstawiany. Natomiast jeżeli już jest przedstawiany, to powinien być jak najbardziej wiarygodny, najbardziej pewny. Dlatego tutaj w tej drugiej metodzie właśnie ta większa specyficzność byłaby pożądana właśnie w tych badaniach sądowych, identyfikacyjnych.